przed nami wystąpi Marek Chodorowski, autor książki Bestia. Myślę, że przedstawi nam wszystkie wątki, które były zawarte, z głębi ich przemyślenia, które przelał na papier. Dla niektórych być może to będzie pierwsze spotkanie z tego typu literaturą, bo często wiele osób ma swoją tam kategorię, którą czyta, a niekoniecznie taką, która dotyczy naszego życia bezpośrednio. Proszę cię bardzo, Marku, oddaję ci głos. Zacznę od takiego pytania, które wydawało mi się wcześniej retoryczne, mianowicie czy obecne tu osoby są świadome tego, w jakim stopniu jesteśmy obecnie zagrożeni. Mam na myśli wszystkich tutaj obecnych, państwa rodziny, bliższe, dalsze i ewentualnie inaczej zapytam, kto w taką tezę wątpi? Czy jest ktoś na sali, kto wątpi w totalne zagrożenie, w jakim obecnie się znajdujemy? Jeżeli takiej osoby nie ma, no to zaczniemy od tytułu tego wystąpienia. Tam jest pytanie, czy cywilizacja znajduje się obecnie nad przepaścią. Na to moja odpowiedź jest absolutnie tak. Jesteśmy już nie nad przepaścią, tylko w trakcie lotu. Ten lot zaczął się w okolicach marca 2020. Lot w stronę przepaści przewidywany jest na kilka etapów i jakąś ilość lat. Tu możemy wnioskować z przykładów z historii, ile to mniej więcej może potrwać. Myślę, że faza tak zwanej pandemii potrwa do około roku 26, czyli ta operacja, którą odbieramy jako operację pod tytułem pandemia. A skąd data 26? Dlatego, że ta faza w funkcjonowaniu bestii, to opisuje w książce, rozpoczęła się w okolicach roku 1970. Poprzedzały ją dosyć regularne epoki, kończone takimi znaczącymi datami. Te mniejsze epoki trwały czasami 57, czasami 56 lat. Ponieważ ta wcześniejsza od roku 1857 do 1913 trwała 56, następna od 1913 do 1970 trwała 57, więc bestia bardzo lubi liczby i zabawę w liczby. Wynika to prawdopodobnie z zabaw kabalistycznych, ale jest tam dosyć dużo symboliki liczbowej, której nie odczytujemy albo nie jesteśmy w stanie czasami odczytać, dlaczego taka liczba ma dla nich znaczenie czy inna. Epoka ta 56-letnia zakończy się w roku 2026. No i zakończę, że zakładam, że to jest mniej więcej ta pierwsza faza upadku cywilizacji, która może potrwać do 6 lat. Czy bestia się z tego projektu o nazwie pandemia wycofa? Może się cofnąć, tylko takiego przypadku jeszcze w historii nie było. To jest ta faza, w której się znaleźliśmy po roku 1970. To jest faza ostatnia, która jak gdyby kończy tą cywilizację, którą znamy do tej pory. Czym się skończy? Tym, co też jest sygnalizowane w książce i to, co było już testowane, to będą sytuacje podobne do tych, które przeżywali ludzie w Związku Sowieckim, czy przeżywali ludzie w czasach totalitaryzmu hitlerowskiego. W tym może dojść do rzeczy drastycznych, to znaczy tych przetestowanych na polskich Żydach w latach 1939-1942-1943. Mniej więcej ten eksperyment na polskich Żydach w roku 1943 był zakończony. Przeżyło bardzo niewielu, natomiast ci, którzy byli unicestwiani w szczególny sposób. To były testy.
Co to jest za data? Rok 1913. Dlaczego ona jest ważna w funkcjonowaniu bestii? 1913 to jest rok, w którym bestia opanowała Stany Zjednoczone Ameryki. I ta data, konkretnym zdarzeniem było podpisanie przez prezydenta Woodrowa Wilsona Rezerwę Federal Act, który ustanowił system rezerw federalnych, tak zwany Fed, czy słynny Fed, czyli prywatną instytucję należącą do bestii. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego pojęcia bestia wyjaśnić, a jak będę musiał, to wyjaśnię chętnie. Ale Fed tworzyła bestia. Sposób, w jaki powstawał projekt tego Federal Reserve Act, projekt powstawał na wyspie Jekyll w stanie Georgia, prywatnej wyspie należącej do Morgana, właściciela banku JP Morgan. Uczestniczyła w tym grupa bardzo mocno utajniona, wymieszana również z urzędnikami z Białego Domu, tymi działającymi na styku. Także jeden z najistotniejszych aktów był przygotowany przez bestię, czyli wewnętrznego wroga Stanów Zjednoczonych, który od tego czasu de facto nad Stanami Zjednoczonymi panował i panuje do dzisiaj absolutnie niepodzielnie. To było omawiane na pytanie, czy dlaczego o tym tak się mało mówiło, zwłaszcza po roku 1970. No to jest ta książka, która przytacza mnóstwo szczegółów. Ja w tej chwili tak próbuję to jakoś streścić, tą historię, i dodać do tego bardzo wiele szczegółów dodatkowych. Dlaczego na przykład jedno z pytań, dlaczego te okresy są takie długie? Czyli bestia przejęła Stany Zjednoczone w roku 1913 i do następnej epoki przechodziliśmy przez 57 lat. Ano dlatego, że w międzyczasie musiała wybuchnąć I wojna światowa. I wojna światowa to był manewr bestii w stronę kompletnej dekompozycji dotychczasowej Europy. Czyli Europa sprzed roku 1913, tak zwana, musiała być zakończona, tak zwana Belle Époque, czyli jedna z najciekawszych epok w rozwoju Europy. Epoka, mówię o przełomie XIX i XX wieku, kiedy epoka się niesamowicie rozwijała, zwłaszcza na polu nauki, kultury. I mogę przytaczać ogromną ilość prac i zdarzeń, zarówno ze świata kultury, jak ze świata nauki. To wówczas powstawała mechanika kwantowa, to wówczas powstawały wszystkie zastosowania prądu elektrycznego. Cała ta nauka, którą znamy dzisiaj, rodziła się na przełomie XIX-XX wieku i na początku rodziła się przede wszystkim w Europie. Teraz dlaczego akurat Belle Époque w Europie? Otóż dlatego, że mniej więcej od roku 1857 bestia przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, no i potrzebowała tych 56 lat na opanowanie Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od kryzysu, wywołanego zresztą przez bestię w roku 1857, który kończył tak zwaną erę wolnej bankowości w Stanach Zjednoczonych. I zainicjowano wojnę secesyjną, o tym opowiadam w bestii, ile kto na tym zarabiał. Wojny do tej pory, bo tutaj się toczyły dyskusje związane z tym, walczyć czy nie walczyć. Wojny od 400 lat w zdecydowanej większości wywoływała bestia. One nie wynikały z czyjejś wewnętrznej agresji, albo z tego, że ludzie byli mało szlachetni, po czym pojawił się John Lennon, powiedział ludziom, żeby byli szlachetni. No i ci ludzie w tej chwili zmierzają do szlachetności. Niestety nie zmierzają do żadnej szlachetności, zmierzają do nieświadomości, która czasami przeplata się z głupotą i z kompletnym brakiem wiedzy.
Więc wojny nie wynikały z czyjegoś nadmiaru waleczności albo z czyjejś natury. Wojny wynikały z biznesu. Ten biznes był bardzo konkretnie ulokowany. Co robiła bestia przed rokiem 1857? Do roku 1857 mniej więcej mówię, bo to, ten kryzys był pierwszym takim w Stanach Zjednoczonych wywołanym ewidentnie przez bestię i w ewidentnym celu, i później był realizowany pewien scenariusz. Tam później pojawiały się kryzysy w Stanach mniej więcej tak co 8-9 lat, bardzo regularnie. Te wszystkie kryzysy są wymienione w bestii. Poważne tąpnięcia, które no, były po prostu rabunkiem. Po to mechanizm wywoływania tych kryzysów jest opisany w bestii. Myślę, że absolutnie jednoznacznie nikt nie będzie miał wątpliwości, że to były kryzysy wywoływane jak na naciśnięcie guziczkiem, bardzo prostym zresztą mechanizmem. Za każdym razem mechanizm był ten sam. Zyski były z każdego z tych kryzysów ogromne dla niewielkiej ilości ludzi, konkretnie właścicieli banków, ale powiązanych w jedną sitwę, w jeden zespół. Natomiast przed rokiem 1857 ja taką datę kluczową, jedną z dla rozwoju bestii ustawiam na rok 1744 w książce. To trwało 113 lat. 113 lat mniej więcej trwało panowanie przez bestię Europy. Co to znaczyło opanowanie przez bestię Europy? Oznaczało to przejęcie czy utworzenie deep state tak zwanych w kolejnych państwach. A jakie to były państwa? No to ośrodkami były Wiedeń, Paryż, Frankfurt, ten niemiecki Frankfurt nad Menem. Neapol i Londyn. Każde z tych miast kluczowym miastem dla całej konstrukcji był Londyn, dlatego że pierwszy deep state powstał w Londynie, czyli w Anglii, i stąd to wyjaśnia całkowicie, skąd się brało tak niesamowite powodzenie Anglii w wieku XVIII, no i później oczywiście kontynuowane w epoce wiktoriańskiej w wieku XIX. Tylko że to powodzenie Anglii ulega gwałtownemu załamaniu pod koniec XIX wieku i da się wytłumaczyć dlaczego. Czyli wszystko nabiera, staje się logicznie wyjaśnialne. Pierwszy deep state sytuujemy w Anglii w okolicach roku 1694 w związku z powołaniem pierwszego prywatnego banku centralnego. To był Centralny Bank Anglii. Ale stał się bankiem prywatnym, na to się zrzucili ludzie, ale tak naprawdę myślę, że stał się własnością bestii. W Anglii po wieku XVII, po XVII stuleciu zaczął panować tak zwany merkantylizm i merkantylizm dosłownie w ciągu jednego stulecia wywindował Anglię do pozycji potęgi. Tylko że w wieku XVIII bestia jeszcze miała pewne problemy. No, i miała też swoje sukcesy. Pierwszym znaczącym sukcesem, do którego bestia zmierzała od kilku stuleci, było zniszczenie Rzeczpospolitej. A to się odbyło pod koniec XVIII wieku. Polacy to pamiętają jako nacisk ze strony pruskiej, wcześniej saskiej i ze strony rosyjskiej. Natomiast każdy z tych nacisków był organizowany, stymulowany, koordynowany, napędzany pieniędzmi. Natomiast bestia budowała wokół swojego deep state w Londynie bardzo poważne struktury finansowe. No ale na takie pełne zbudowanie tego potrzebowała chwili czasu. To trwało no, około połowę stulecia. Czołową rolę w tej konstrukcji, w tej fazie na pewno odegrała rodzina Rothschild. I co opisuje w tej książce jego pięciu synów? Meyer Amschel, czyli twórca potęgi tego rodu, urodził się w 1744 i uważam, że to była data kluczowa, dlatego że w tym momencie rodzina Rothschild zaczęła obracać bardzo dużymi kapitałami. Leszek w swoim wystąpieniu gigantycznymi kapitałami. O tym już w książce nie pisze, ale nie chcę zabierać show Leszkowi.
no to on doda coś, czego w książce nie ma, mianowicie skąd tak gigantyczne fundusze w rękach jakiejś tam żydowskiej rodziny, która posiadała kantorek na jakiejś uliczce w dzielnicy żydowskiej Frankfurtu. No te fundusze znalazły się w księstwie Hesji i w rękach księcia Hesji, z którym bardzo ściśle współpracował stary Rothschild i z którym bardzo ściśle współpracowali jego synowie. Oni tą fortunę nieprawdopodobnie pomnożyli, ale pomnożyli ją wokół wojen i tu już nie chcę opowiadać tej historii, która jest opowiedziana w książce. Natomiast nie wszystko oczywiście jest opowiedziane w pierwszym tomie. Powstanie jeszcze tom drugi, który będzie uszczegóławiał tą historię i jeszcze bardziej ją prawdopodobni. A skąd rok 1970? Otóż to jest rok, w którym skończyła się epoka takiej pewnej ulgi ze strony bestii. Ulgi dla Europy. Europa miała do roku 70, czyli lata 50-60, to był rok intensywnego rozwoju gospodarczego, dlatego że bestia tak wydrążyła i na tyle okradła Europę, że gdyby czuła się nasycona, dała po roku 44 trochę odpocząć i dać ludziom dojść do siebie. Więc lata 50-60 to było to dochodzenie do siebie. A myśmy w tym dochodzeniu do siebie w latach 50-60 partycypowali mniej albo w ogóle. Zaczęliśmy lekko w tym partycypować w roku 70, ale to już było, to w czym partycypowaliśmy, było już po startującą nową epokę, zaraz opowiem, niestety, która się kończy teraz rokiem 2020 i 2021 i ta akcja będzie się rozwijać. W roku 70 obserwowaliśmy wcześniej na Zachodzie, ale również w Polsce, wystąpienia młodzieży. To były wystąpienia podlane pięknym duchem, ale tak naprawdę tworzące fundamenty lewicy i lewactwa europejskiego, czyli myślenia ponadnarodowego. To, czym była zainteresowana bestia, to likwidacja myślenia w kategoriach narodu, w kategoriach państwa. To miało się stopniowo kończyć i myślenia pacyfistycznego. Znaczy, bestia była zainteresowana pacyfizmem. Z tego względu, czy nawet bardzo zainteresowana, przy czym ten pacyfizm był fałszywy, znaczy był silnie sponsorowany przez bestię, ale był tak fałszywy, jak fałszywym człowiekiem był John Lennon, który w życiu prywatnym był dokładnym zaprzeczeniem tego, co głosił. Czyli w życiu prywatnym był to tyran, zresztą z patologicznej rodziny. I tą patologię przeniósł do swoich związków prywatnych. Nie zachowywał się jak człowiek i to często to są relacje. Znaczy mówię w tych relacjach takich prywatnych. Natomiast potrafił tworzyć piosenki naiwne i z mojej perspektywy głupie, bo poziom tej naiwności, czyli to, że jeżeli wszyscy się rozbroją, to na świecie zapanuje pokój. Nie, bo bestia się nie rozbroi. Czyli te piosenki zawsze pomijają źródło i praprzyczynę wszystkiego. Podobnie jak w tej chwili, każdy, obojętne czy nosi maseczkę, czy nie nosi maseczki, pomija sprawcę, sprawców, reżyserów, czegoś takiego jak pandemia. Stawiam taką tezę, że żeby zrozumieć w ogóle tą rzeczywistość, trzeba zrozumieć źródła, cele, no i przede wszystkim sprawców i do końca znać strukturę działania sprawców tak zwanej, będę dodawał, tak zwanej pandemii. Czy tak zwana pandemia wiąże się również z atakiem biologicznym, to znaczy, że za tym są wirusy? Moja teza jest taka, że tak. Czyli z tych prac, które czytałem, które cytuję, jednoznacznie wynika, że prowadzono tego typu badania. Da się wskazać, w których laboratoriach książka je wymienia, jak gdyby cytuję te prace, cytuję autorów tych prac i można to drążyć. Natomiast charakterystyczne jest to, że nawet Donald Trump, który dosyć długo
udawał autentycznego Trybuna Ludowego, a i dla niektórych w Polsce, zresztą Wojtek Wiest stał się taką nadzieją, to znaczy, że ten człowiek wykaże jakiś opór przed bestią, czy zamanifestuje coś skutecznego, ale nawet Trump nigdy nie odważył się mówić prawdy o sprawcach pandemii. Mgławicowo razem z tym całym swoim Pompeo wskazywali na Chińczyków, no ale jest to bzdura, dlatego że to była końcówka prac nad wirusem. Wuhan przejęło technologię amerykańską, podobnie jak przejęło naukowców ze Stanów Zjednoczonych. A prace tak naprawdę zainicjowano w Stanach Zjednoczonych, były prowadzone przez bestie, to znaczy były prowadzone, zarządzane przez deep state amerykański, a nie przez administrację waszyngtońską. Ten Obama z całą tą swoją administracją, może nie całą, bo tam też byli ludzie z deep state w administracji Obamy. Ale ten cały Obama pojęcia nie miał, co tak naprawdę w jego państwie się przygotowuje i do czego się przygotowuje. Podobnie jak nie miał pojęcia, często wysyłając armię amerykańską do wykonywania demolki w jakimś regionie globu, nie miał pojęcia, czyim celom to tak naprawdę służy. No i przykładem tego jest demolka w Afryce Północnej, która się dokonała za przyczyną no przede wszystkim amerykańskiego deep state, ale jak była potrzeba dołączenia do tego deep state francuskiego, czy tam, nie wiem, wsparcie duchowe niemieckiego deep state, no to natychmiast takie wsparcie, tak, było dostarczane. Teraz ja próbuję się domyślić pytań. No, jedno z pytań to może być, skąd ja to wszystko wiem. No to jest kwestia śledzenia i pewnych publikacji, i pewnych faktów. Żeby już się nie rozpisywać nad tą pierwszą wojną światową i jej źródłami, nad rewolucją październikową. Rewolucja październikowa to była akcja bestii w stronę zagarnięcia, znaczy po pierwsze rozbicia tego imperium, ale po drugie zagarnięcia wszystkich dóbr zgromadzonych w Rosji, a zgromadzono tego bardzo dużo. Więc Lenin otrzymał pieniądze na wykonanie tej akcji, bolszewicy tam wjechali z bardzo dużymi kwotami. Kwoty były przekazywane, to opisuję akurat w książce. To są cytaty z prac, które jeszcze się, publikacji, które się ukazywały na początku XX wieku. Wówczas to jeszcze omawiano, dlatego że wówczas jeszcze nie wszystkie media były w rękach bestii. Obecnie w zasadzie wszystkie mainstreamowe są w rękach bestii, czego najbardziej ironicznym wyrazem jest ostatni protest mediów należących do bestii, zorganizowany w Polsce, czyli te przyciemnione ekrany, które na szczęście Polacy skomentowali ironicznie, czyli mają jeszcze tyle wyczucia, że jak gdyby byli zorientowani, że tutaj bestia polemizuje sama ze sobą i protestuje sama przeciwko sobie. Tak naprawdę chodzi o kasę. Być może PiS wykonuje działanie pozorowane, bo to zobaczymy, czy wycofają się z tej ustawy, absolutnie słusznej. Jeżeli PiS wycofa się z tej ustawy, no to wykonywał działanie pozorowane, znaczy, żeby udawać, że PiS coś próbuje robić. Natomiast tamci próbują udawać opozycję. Tak naprawdę nie jest to żadna opozycja, a ci nie są żadnym rządem, dlatego że w sprawie pandemii żadnej decyzji nie podjął z tego, co widać. I myślę, że ludzie to wyczuwają. Żadnej decyzji nie podjął Morawiecki, ani ten cały Niedzielski. To są tylko funkcjonariusze, którzy... A skąd to wiemy? Bo wszystkie rządy ogłaszają te same, wszystkie rządy zachodnie ogłaszają te same komunikaty, tym samym językiem. Nawet frazy są podobne w tych samych wystąpieniach. Więc widać, że tym zarządza jedna ręka, a wydaje polecenia. Te polecenia są wykonywane przez takich pasożytów, no, nie wiem jak ich nazwać, bo nie są to już mężowie stanu. Ci ludzie żyją z budżetu, ale do niczego poza pasożytnictwem nie służą. Mówię o Morawieckim, Niedzielskim, Dworczyku, Horbanie i o tej całej grupie. Oni robią bardzo złą robotę. Tą robotę można porównać do pewnej historii, którą w Bestii opowiadam. To jest historia o Rumkowskim,
To jest taki pan, który był szefem łódzkiego getta, a szefem Judenratu w łódzkim getcie, no i który, zacytowane to jest jego słynne wystąpienie pod tytułem oddajcie im swoje dzieci. I im to znaczy Niemcom. Chodziło o to, żeby Żydzi sami, a rodzice dzieci żydowskich przekazali swoje dzieci w wieku do 12 lat, do 12 roku życia, znaczy 12 lat i powyżej ratowało życie, natomiast jeżeli dziecko miało mniej niż 12, rodzice mieli je wydać. I on to przemówienie wygłaszał na środku getta. W książce jest zdjęcie z tego przemówienia, to jest znana historia. I rodzice mieli wręcz sami tymi ręcami ładować te dzieci do wagonów. I to zrobili. Ponieważ ilość dzieci była za mała, bo tam wyznaczono ilość osób do pierwszych transportów, znaczy podali je Niemcy Rumkowskiemu. Rumkowski wcześniej oczywiście wydajnie zajmował się organizowaniem życia w łódzkim getcie i zamienianiu tego w obóz pracy i był z tego dumny. Znaczy mu się wydawało, że praca Żydów osłoni. No, okazało się, że nie osłoni. Znaczy on żył bardzo dobrze i na zdjęciach wygląda świetnie, chodzi w dobrych garniturach. Jego za niedługo narzeczona, później żona, a pani prawnik Weinberger bodajże, a też wygląda świetnie, a wyraźnie jest dobrze modnie ubrana. Tylko to ich nie uratowało. Najpierw transporty wywoziły do Auschwitz dzieci i osoby najstarsze, chyba powyżej 60 roku życia. Do tego dodano wszystkich chorych, wszystkich inwalidów, żeby dopełnić kwoty. No w każdym razie podawał z dumą, że udało mu się stargować z 26 tysięcy bodajże na 22. I to miało być to tysiące w pierwszym transporcie, ale później jechały kolejne transporty. Rumkowski pojechał w ostatnim transporcie, tylko że razem z narzeczoną i z rodziną narzeczonej, tylko że tam już czekali w Auschwitz na niego rozmaici kapo i nie tylko, czyli funkcyjni żydowscy, ale pracujący w Auschwitz, którzy prawdopodobnie go wrzucili żywcem do pieca, przynajmniej tak tak głosi jedna z wersji tego, jak on skończył. Znaczy, że rozprawili się z nim natychmiast sami Żydzi w momencie, kiedy on trafił do Auschwitz. I to jest koniec historii pana Rumkowskiego. Więc pan Morawiecki, z całym szacunkiem, pan Niedzielski i pan Horban wchodzą obecnie dokładnie w te same buty. Znaczy oni, ich marzeniem nie jest bycie żadnymi mężami stanu. Oni niczego nie ratują. Podobnie jak Rumkowski niczego nie ratował. Oni po prostu chcą wykonywać role funkcyjnych, pożytecznych funkcyjnych i wykonują dokładnie to, co widać w każdym ich ruchu, słowie i geście. Wykonują dokładnie to, co bestia im poleci. I co poleca wszystkim rządom, czyli rządowi Merkel, rządowi Macrona, rządowi Johnsona i tak dalej, możemy wymieniać, wszyscy robią to samo. Zrozumienie pandemii wymaga zrozumienia przede wszystkim tego, jak szkodliwe są środki, które proponuje się jako rzekome środki zaradcze. Szkodliwe są te pseudomaseczki noszone wielokrotnie o nieznanej, bo nikt tego nie sprawdza, o nieznanej przepuszczalności, o nieznanych możliwościach zabezpieczenia. One same w sobie są noszone tak długo. Bardzo szkodliwe dla systemu immunologicznego człowieka. A reakcja powinna być odwrotna, to znaczy przy tym poziomie zarażenia. Ja jeszcze rozumiałem akcję, którą wykonywano w Polsce do połowy kwietnia 2020 i świetnie to pamięta Leszek, bo wtedy dyskutowaliśmy. Leszek wychodził z przekonania, że należy tą pandemię olać, mówiąc kolokwialnie, czyli uznać ją za nieistniejącą i walczyć z nią frontalnie. Ja uważałem, że wirus jest i z relacji wynikało, że jest i bardzo uważnie się przyglądałem statystyką, oczywiście zafałszowanym, i to mogę podkreślać tysiąc razy, i wymieniam w bestii sposoby, w jaki te statystyki światowe i w poszczególnych państwach były fałszowane, ale ponieważ one były fałszowane, dawały różne wyniki,
to z tych wyników można wyciągnąć bardzo wiele wniosków. Czyli przyglądając się statystykom z wiosny, lata, a nawet teraz, gdybym codziennie się przyglądał tym statystykom, porównywał różne kraje, no to bardzo wiele wniosków się da wyciągnąć. Jeden z tych wniosków to jest taki, że wirus na pewno nie rozprzestrzeniał się w sposób naturalny. Drugi to jest taki, że to prawdopodobnie nie jest jeden wirus, bo on daje w różnych regionach tak różne wyniki, tak różne statystyki, tak różne statystyki śmiertelności, że prawdopodobnie tych wirusów, na początku twierdziłem, na pewno jest więcej niż dwa. No w tej chwili czasami podają liczbę, że jest ich już kilkaset, no bo w sposób naturalny, nawet jeżeli wcześniej z laboratoriów uruchomiono dwa czy trzy rodzaje wirusa, a jeden, który zapewniał śmiertelność, drugi, który zapewniał ciężkie przejście, trzeci, który być może zapewniał lekkie przejście, ale a może z jakimiś efektami odłożonymi w czasie. W każdym razie statystyki wyraźnie pokazywały, że to nie jest jeden wirus. I on się rozprzestrzeniał torem geopolitycznym. Między innymi takim regionem wyraźnie chronionym był po pierwsze i stał się bardzo szybko otoczenie geopolityczne Chin, z Chinami na czele. Tam nikt nie chodzi w maseczkach już od dawna, tam się toczy życie normalne. Drugim takim regionem chronionym, czyli prawdopodobnie bestia nie chce akurat temu regionowi świata nadepnąć na odcisk, przynajmniej na razie nie chce. Woli zamęczyć do końca Europę Zachodnią, Amerykę Północną, Kanadę, no bo to jest główny cel i będzie męczona Ameryka Południowa. Przynajmniej tak wynikało z ich reakcji na całkowite cofnięcie się pandemii w Brazylii, bo Brazylia miała zakończoną w zasadzie pandemię w sierpniu, po czym nastąpił tam wylew, jakaś kolejna fala. I możemy się domyślać, kto z jakim paszportem, z jakim nazwiskiem pojawił się tam z walizeczką i gdzie wylewał zawartość ze swoich tajnych słoiczków. Ale widać wyraźnie, że bestia mści się, czy potrafi się mścić, bo tak samo się zemściła na Czechach, które też w pewnym momencie pokazywały bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o pandemię. Czyli nastąpiło cofnięcie, po czym nastąpił jakiś gwałtowny, kompletnie niezrozumiały wzrost wszystkiego. I teraz nie potrafię ocenić na odległość, czy ten wzrost w Czechach. Polska przez pewien czas naśladowała czeskie statystyki, jak gdyby pewną taką czeską metodę, dlatego że czeskie służby specjalne, co widać było w roku 2010 po Smoleńsku, zachowują się sprawniej od tych polskich służb specjalnych. Polskie służby specjalne zachowują się fatalnie, co oznacza albo, że udało się bestii na szczycie tych służb i na szczycie polskiego świata polityki umieścić ludzi o wyjątkowo niskim, powiem to kulturalnie, poziomie inteligencji, albo udało im się umieścić wyjątkowo dużo osób o cechach patologicznych i nawet bym powiedział o cechach silnie patologicznych. Teraz jak, a w którą stronę, no to tego nie rozstrzygnę, natomiast pewnym znakiem rozpoznawczym tej całej historii może być film Oczy Diabła, który zgadzam się, którego nie warto oglądać, bo on bardzo zepsuje i poczucie etyki każdemu, i poczucie estetyki, i poczucie pewności tego, na jakim świecie żyjemy. Opowiada rzeczy tak drastyczne. To jest film Patryka Wegi, dokumentalny lub paradokumentalny, to nie potrafię tego ocenić, na ile tam są odtwarzane pewne sytuacje, a na ile one są autentyczne. No ale główną postacią tam jest Patryk Wega, który gra rolę prywatnego Samarytanina, który ratuje jedno niemowlę. Niemowlę na początku filmu jest w brzuchu matki, ta matka chce się tego niemowlęcia pozbyć. Pewni ludzie mu opowiadają, co się z tym dzieckiem stanie, jak ona się tego dziecka pozbędzie. No i zaczyna opowiadać o przemyśle gwałcenia niemowląt i utylizacji i tak dalej, cały ten przemysł. I tego filmu prawdopodobnie nie warto oglądać z tego względu, że nawet jeżeli ten film opowiada prawdę, to ta prawda może służyć do tego, żeby stopniowo oswajać nas z pewnymi faktami. Czyli, że będą pewne fakty, one będą opowiadane, nic z tego nie wynika, nic, kompletnie nikt na to nie reaguje. Chodzi o oswojenie i przyzwyczajenie. To znaczy, że jeżeli politycy
nagle nabrali wody w usta. Ten film ma 4,5 miliona odsłon w ciągu tam pierwszego tygodnia w internecie. Nikt tego filmu nie zdejmuje z YouTube'a. Tam jest wiele scen drastycznych, włącznie z wulgaryzmami, z absolutnie najwyższej więziennej półki, takiej kryminogennej. Tymi wulgaryzmami posługuje się też Patryk Wega. Niezwykle intensywnie. Wega tam po pierwsze jest przebrany za taką ikoniczny obraz diabła, ma diabelskie oczy, ale gra anioła, czyli uratował tą dziewczynkę, bo przekazał ją na koniec urodzone dziecko do adopcji, ale takiej anonimowej, to znaczy jakaś tam adopcja katolicka. No. Więc losy tego dziecka należałoby śledzić. Natomiast ten film tak ostro opowiada o rzeczywistości, w której się znajdujemy, i o tyle ostrzej od tego, co ja opowiadam, a co Państwu się może niektórym z Państwa wydawać ostre, no to ten film jest o 1000 razy albo o 1000000 razy ostrzejszy. I opowiada o tej rzeczywistości tak ostro, że no wypadałoby przynajmniej, gdyby się odezwało jakieś medium pod tytułem no to i to jest nieprawdą. Albo będziemy to ścigać, albo będziemy to zjawisko neutralizować, czy zlikwidujemy to. Bo tam jest między innymi wywołany, opowiada się o burdelach, w których usługodawcami są dzieci w wieku maksymalnie do 12 lat. Dzieci, dziewczynki i chłopcy. W tym dokładnie został wymieniony ośrodek w Gdańsku, czyli na pytanie, gdzie są takie ośrodki, w Berlinie, w Wiedniu bodajże, tam pada, w Belgii, no i jest w Polsce jeden, konkretnie gdzie, w Trójmieście. No świetnie. Może był, może nie był, tylko to jest film, który opowiada o aktorach niewidocznych na tym filmie, mianowicie o ludziach, którzy biorą pieniądze od lat, z pełną premedytacją za to, żeby nic takiego nie mogło się zdarzyć, czyli o szefach CBS-a, ale myślę o szefach, no bo tam obowiązuje jednak podrzędność, czyli nikt sam sobie nie wyznaczy zadania, ale jeżeli tam są jacyś ludzie i ekipy, które mogą same sobie wyznaczać zadania, no to no nie bardzo wiem, jak one sobie wyznaczają zadania, skoro tego typu historie mogą się w Polsce zdarzyć. To opowiada o wszystkich służbach w Polsce, o tej niezliczonej ilości rozmaitych agencji zajmujących się dzisiaj maseczkami, które są piosenką dla kompletnych idiotów, a i dla ludzi kompletnie nieświadomych. Jak bardzo sobie szkodzą. I nie tylko maseczki sobie szkodzą, od razu szybko dodam, ale ten cały dystans społeczny też szkodzi. Dlatego, że on bardzo osłabia naturalny system immunologiczny. Człowiek jest zwierzęciem stadnym i wzmacnia swój system w przebywaniu z ludźmi, zwłaszcza z ludźmi niezestresowanymi, spokojnymi, neutralnymi w sensie stanu psychicznego czy nerwowego. W ogóle człowiek świetnie się czuje z ludźmi optymistycznymi, energetycznie pozytywnymi. I przy takich ludziach człowiek się uodparnia. I to bardzo szybko się uodparnia, również przez wymianę własnych kultur bakteryjnych. Stąd im częściej się spotykamy, tym lepiej dla naszego zdrowia. Stąd świetnie funkcjonują rodziny wielodzietne. Ja mam takie przykłady w swojej rodzinie. Rodziny wielodzietne funkcjonują świetnie, zwłaszcza jak to są kochające się rodziny. Więc na szczęście udało mi się przynajmniej w mojej rodzinie wyeliminować maseczki, jakikolwiek dystans społeczny. Aczkolwiek czasami ktoś wyskoczy z czymś takim, bo tam jak gdyby pobiera wzory z otoczenia, no, a nie zdają sobie sprawy z tego, jak fatalne są to wzory. Więc tutaj przez lekarzy proponowane są środki, które mają ludziom zaszkodzić. No bo ci ludzie się nazywają lekarzami i przypuszczam, że do jakiegoś czasu wykonywali ten zawód. W tej chwili to są funkcjonariusze udający lekarzy. Mówię o Horbanie i o tym całym towarzystwie spod tego znaku. Więc ci ludzie no, niczym się nie różnią od lekarzy w obozach koncentracyjnych, no, których intencją też nie było leczenie. Bardzo często intencja była dokładnie odwrotna. Podchodził z zastrzykiem, który wcale
wcale w intencjach nie miał nikogo wyleczyć. No to oni też nam fundują tego typu zastrzyki. Do tych zastrzyków zaliczyłbym szczepionkę i tu już nawet nie chcę mi się opowiadać tego całego łańcucha powiązań. Jaki biznes ludzie o cechach patologicznych tu sobie wymyślili. Jak te szczepionki powstawały, kiedy one powstawały, do kogo należą te koncerny farmaceutyczne, do kogo należy laboratorium Wuhan, kto budował to laboratorium i tak dalej. To wszystko za każdym razem trafia do bardzo wąskiego grona, które nazywamy bestią. Ten wykład miał się zacząć od takiego cytatu z Jana Pawła II z roku 91. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Ja nie wiem, czy to wybrzmiało, ale cytat jest przewidywaniem albo dobrym spojrzeniem, czy precyzyjnym spojrzeniem Jana Pawła II na to, czym była u zarania III Rzeczpospolita, a była u swojego zarania zorganizowanym złodziejstwem, napędzanym przez zorganizowaną chciwość i wszystkie cechy patologiczne, w których ludzi patologicznych wywyższono o cechach patologicznych, czyli to były te białe skarpetki, tam później ludzie rozmaicie to nazywali. Gangsterzy, którzy wcześniej wysłuchiwali się SBC i zostawali milionerami czy miliarderami, albo takie role odgrywają. Część z tych gangsterów to są durnie, to są przygłupy zazwyczaj. Mówię o prywatnym stanie intelektualnym tych osób, ale przygłupów o cechach patologicznych zamieniano w milionerów, miliarderów, ludzi sukcesu. A podobnie jak deprawowano klasę polityczną, gdzie warunkiem awansu była głupota bądź hak, no, jakieś przestępstwo popełnione najlepiej na dzieciach, coś poważnego, co pozwalałoby tego człowieka trzymać, tak, no, mieć na niego smycz, trzymać na smyczy. I Jan Paweł II w tym cytacie powiedział coś takiego, ale w tym samym roku, żegnając się w 91, czyli na początku widział to wszystko, aczkolwiek w jakimś sensie nas na to nie przygotował. Zaraz opowiem szerzej, jak wyglądał całe te lata 80, czyli przygotowania do transformacji. Myśmy byli kompletnie nieprzygotowani. No i faktycznie, a na pewno ja byłem kompletnie nieprzygotowany. Patrzyłem na to szeroko otwartymi oczami. Próbowałem się w tym odnaleźć, dlatego że próbowałem uwierzyć w ideologię wolnego rynku, w ideologię sprawności, że wygrają sprawni, wygrają ci najsprawniejsi, energetyczni, potrafiący budować struktury. No to wydawało mi się, że ja do takich należę. Potrafię budować, bo budowałem w podziemiu. Wydawało mi się, że jestem sprawny, jestem dobrze przygotowany. Ja kończyłem fizykę, a konkretnie Wydział Matematyczno-Fizyczny na Politechnice Gdańskiej. Studia przychodziły mi z łatwością. Przeżyłem swoje w latach 80. i wydawało się, że w latach 90. wejdę z pełnym rozpędem, bo już w roku 88 tworzyłem pierwsze własne firmy. Więc kompletnie nie pasowałem do obrazka nieudacznika z Solidarności. Nagle się okazywało, że nieudacznik z Solidarności buduje, tworzy, zarabia, wszystko świetnie. To się nie zakończyło łagodnie, bo tych rozmaitych przygód to stworzyło pewien wzór postępowania z takimi ludźmi. No i ten wzór, symbolem tego wzoru jest Kluska, którego pamiętam z roku 88, wiem jak zaczynał. I to jest faktycznie człowiek inteligentny, który sam własnym pomysłem doszedł do czegoś i to był jego pomysł. On po prostu dobrze znał angielski. Pierwszy jego układ to był układ z Toshibą, to znaczy dogadał się z Toshibą. Nic złego za tym się nie kryło, poza tym, że dogadał się z dużą zachodnią firmą, która dała mu towar w dobrych cenach. I tak zaczęła się jego wielka kariera, ponieważ robił to porządnie i w bardzo dobrych cenach. Te ceny stale obniżał, czyli zachowywał się etycznie.
Czyli tak jak słyszałem w wykładzie poprzednim, czyli w wykładzie nawiązującym do braku chciwości i do etyki, pogłębionej etyki, no to zdecydowanie Kluska był przykładem takim, bym powiedział, błyszczącym, świetnym przykładem, co udowadnia do dzisiaj, bardzo dobrego przedsiębiorcy, czyli, a przy okazji skutecznego, no bo mając własność, do której nie był aż tak bardzo przywiązany, również z powodów etycznych, ale był właścicielem Optimusa, był właścicielem dużego koncernu, mógł tym zarządzać w sposób skuteczny. Nie musiał niczego uzgadniać, był człowiekiem mądrym. A w tym sensie broniłbym pojęcia własności. Uważam to pojęcie za konstytutywne dla polskiej kultury, dla kultury łacińskiej, dla prawa, całej konstrukcji prawa w obrębie cywilizacji łacińskiej. No bo między innymi tam bronimy życia i własności. Te konstytucje zachodnie bronią życia i własności. A to nie ma nic wspólnego z chciwością. Natomiast tak jak już mówiłem tutaj przy stole, ma to bardzo dużo do czynienia z ojcowizną, czyli z otrzymanym spadkiem po poprzednich pokoleniach. Ten spadek ma nas zabezpieczać, ma być rodzajem naszej dumy z rodziny. Duma z rodziny łatwo się przekształca w dumę z własnej ojczyzny, no bo suma tych rodzin będzie stanowiła ojczyznę. To nie mogą być rodziny żyjące oddzielnie i odrębnie. W pewnym momencie te rodziny zaczynają tworzyć pewną kulturę. A tutaj to wszystko, co zgromadziłem, właśnie chciało opowiadać o polskiej historii, o polskiej kulturze. No i myśmy się bronili, o czym bardzo często mówił Jan Paweł II, dzięki kulturze. A Polska była tym wyjątkowym przykładem. Oczywiście, że do tego była waleczność. Dochodziła waleczność, którą mamy, że tak powiem, genetyczną, wypitą z mlekiem matki, do której powinniśmy wrócić. Ale podstawą naszej obrony była kultura. Bestia sięga po ludzi dobrych i religijnych. Czyli to, co Pan mówił, że jak będziemy dobrzy i religijni i zmienimy sami siebie, to już tylko dobro i szczęście, no to niestety do tej pory jest odwrotnie. Ludzie, którzy bardzo się uszlachetnią, którzy zaczynają robić dobre rzeczy, są pierwszym celem bestii. Natomiast kandydatem do awansu jest każdy osobnik głupi, najlepiej skretyniały, patologiczny, zwyrodniały, jeszcze lepiej jak jest zbyt lęcony. Oni to natychmiast wyczuwają. Przy czym jeżeli ktoś uzna, że to jest dobry sposób awansu, to znaczy, że warto być zbyt lęconym i warto być idiotą, żeby stać się premierem na przykład, nie wiem, trzeciej RP, no to od razu mówię, że bestia to sprawdza. To nie jest tak, że można udać idiotę i można udać jednostkę zbyt lęconą i staniemy się premierem, czy drugim Chorbanem, czy drugim Niedzielskim. Taki człowiek jest sprawdzany i jest sprawdzany przez uczestnictwo między innymi w takich imprezach na wyższym szczeblu, które opisuje Patryk Wega. Krótko mówiąc, te imprezy służą do testowania poziomu zbydlęcenia. Ten człowiek nie może wykazać ludzkiego odruchu, a jeżeli wykaże jakiś ludzki odruch, czyli na przykład na początku uczestniczy jako widz w tym, być może na początku uczestniczy jako słuchacz, czyli słucha historii, na które normalny człowiek reaguje bardzo agresywnie albo załamuje się. No ale bestia to obserwuje. No, na początku posłucha, że takie rzeczy się dzieją. Później wysłucha propozycji, czy to my cię zapraszamy na pewną imprezę. No to idzie na imprezę. Na imprezie dzieją się rzeczy, których on nigdy na oczy nie widział, a obserwowana jest jego reakcja. Typ naprawdę patologiczny nie będzie miał łzy w oku w trakcie mordowania niemowlęcia. I teraz typ patologiczny nie ujawni żadnej reakcji. No i to dla bestii jest sygnał. I w tym sensie mi się nie podoba twórca filmu Patryka Wegi. Jego emploi mi się nie podoba, bo tam nie widzę niczego, co byłoby jakimś ludzkim odruchem. On jest bardzo podobny do tych najbardziej zwyrodniałych bohaterów tego filmu. I stąd moje podejrzenie, że być może ten film jest pierwszym krokiem, czyli opowiadanie nam i oswajanie.
a później będzie pokazywanie, a później będzie, kto zechce w tym uczestniczyć, no bo chętni do awansu zawsze się znajdą. I to jest moje opowiadanie o polskiej elicie politycznej i nie tylko politycznej, również to dotyczy NBP-u, najważniejszych instytucji, no i polskich służb specjalnych przede wszystkim. To jest moje opowiadanie o wszystkich tych strukturach w całej Europie Zachodniej, a w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych na pewno, a w Kanadzie na pewno. Czyli niech ci ludzie kiedyś spojrzą w lustro i niech ci ludzie, którzy robią za nasze pseudoelity, tak naprawdę nie są elitami, bo w oczach bestii to są śmieci do wykonywania poleceń i traktowani są jak śmieci i mają się z tym oswoić. Niczym to się nie różni od metody sowieckiej, w której ci awansujący generałowie też musieli przechodzić przez ścieżki, w których byli maksymalnie poniżani. A ci, którzy potrafili to wytrzymać, awansowali. Ci, którzy nie potrafili tego wytrzymać, przejawiali tak zwane burżuazyjne złe nawyki i nigdy nie awansowali. Więc była taka kategoria nigdy nie awansujących kapitanów. Chyba górny pułap, na który mógł się wspiąć typ niepatologiczny, to był major. Była taka kategoria nigdy nie awansujących majorów czy poruczników, bo wyczuwano u nich burżuazyjne nawyki pod tytułem honor, współczucie, no cokolwiek ludzkiego. I teraz to, co do nas wróciło po 30 latach niby zamknięcia tej historii sowieckiej, a co jest w dużo gorszym wydaniu, myśmy oczywiście nie wiedzieli, że myśmy bardzo chcieli się wyśliznąć z obozu sowieckiego, ale do głowy nam nie przyszło, że pomoże nam w tym bestia i wchodzimy w ręce czegoś dużo gorszego. A w rękach bestii były już Stany Zjednoczone, ramiona takie ważne, instytucjonalne sprawowania tej władzy przez bestię, ale to też nie są szczyty jeszcze bestii, tylko to są pewne narzędzia. Pierwszym narzędziem była tak zwana Komisja Stosunków Zagranicznych w Nowym Jorku, utworzona w 21 roku przez Johna Davida Rockefellera. Później kolejni Rockefellerzy nazywają się identycznie. Każdy z nich jest Johnem Davidem Rockefellerem. Więc i nawet się nie numerują, więc nie wiadomo, czy to był 17 John David Rockefeller i tak dalej. Poza tym oni mają tą łatwość zmieniania nazwisk i paszportów, że nie wiadomo, czy za tym Johnem Davidem Rockefellerem, którymś nie kryje się Rothschild po prostu. Dlatego, że rodzina Rothschild zniknęła z mediów, o czym pisze w Bestii, a w połowie XIX wieku. Dlatego, że rodzina Rothschild po prostu wszystkie media wykupiła. I to wykupywała je przez podstawione firmy i przez podstawionych ludzi. Ale wykupiła wszystkie, czyli wszystkie w Europie i wszystkie w Stanach Zjednoczonych. Więc w momencie, kiedy się wykupi wszystkie media, no to nic dziwnego, że taka rodzina znika z mediów, no bo wydała takie polecenie. Teraz, co się kryje tak naprawdę za nazwiskiem? No bo w pewnym momencie była taka legenda, że na przełomie XIX i XX wieku, że Morgan razem z Rockefellerem są w stanie w dowolny sposób wywalić w powietrze gospodarczo i finansowo Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę wywołać gigantyczny kryzys na przykład światowy. Ale co się za tymi nazwiskami tak naprawdę kryje i za kolejnymi ramionami w związku ze zniknięciem rodziny Rothschild, to możemy się jedynie domyślać. Mowa ciała na zdjęciach jest taka, jest takie słynne zdjęcie, gdzie Rothschild wbija palec pod Buckingham Palace księciu, no temu następcy Karolowi. Jest takie, ale widać z mowy ciała, kto tam jest przełożonym, maksymalnie lekceważący, upokarzający i widać, że nie ma mrugnięcia oka po stronie następcy tronu brytyjskiego, który dokładnie wie, kto jest jego panem. Więc jeżeli bestia może sobie pozwolić na hodowanie czegoś takiego jak rodzina monarsza w Anglii, ale to nie jest jedyna rodzina, którą karmi bestia. Nie zdziwiłbym się, gdyby takim karmionym owocem bestii był Donald Trump,
no, który miał posłużyć za szyld i sztandar opozycji przeciwko bestii. No ale bestia lubi tworzyć takie konstrukcje i cały czas je tworzy. No podobnie jak ćwiczyła to na, tutaj na zasadzie tej wieloletniego napięcia i gigantycznego sporu Platforma PiS. Kaczyński miał być tym wyzwolicielem i prawdziwym patriotą, ascetycznym jeszcze, przestrzegającym zasad i tak dalej. Bez przerwy się fotografuje. A człowiek, który, ja powiem jeszcze inaczej, człowiek, który wchodzi z kamerami, telewizja, program pierwszy, do kościoła na mszę związaną z którąś rocznicą śmierci jego matki, i temu człowiekowi towarzyszy cała świta tych rozmaitych łebków bardzo chcących awansować. I cała msza jest transmitowana włącznie z każdym gestem tego całego Kaczyńskiego. To nie jest człowiek uczciwy. Msza związana z rocznicą śmierci naszych rodziców to jest nasza uroczystość prywatna. Do takich rzeczy się nie wprowadza mediów. Natomiast to, co wyczyniają Kaczyńscy, Morawieccy, Kurski, Tusk, Kwaśniewski i wszyscy oni, wyraźnie wskazuje na ich bardzo, ale to bardzo niską pozycję w tej hierarchii, którą zbudowała bestia. Naszym wrogiem śmiertelnym jest bestia. Czekam na pytanie, czy mamy z bestią szansę, i chyba na tym zakończę. Jak biorę już mikrofon do ręki, zaraz będzie pytanie, pewno cisza. Kto chce pytanie? Tutaj pan Wojtek, to już proszę bardzo. No ja trochę zapowiadałem, że powiesz o pewnych kwestiach i w związku z tym chciałem się do tego namówić. W swoim wystąpieniu mówiłem o tym, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. I na chwilę pochylając się nad komisją strukturalną, to w literaturze przedmiotów spotyka się taką narrację, że komisja strukturalna nazywała się trójstronną, dlatego że Stany Zjednoczone redefiniowały swoją politykę zagraniczną w kontekście dwubiegunowości. Wtedy Stany Zjednoczone, Rosja, a na geopolitycznym rynku pojawiła się rosnąca Japonia i stąd była Komisja Trójstronna. W kontekście tego, czym naprawdę była Komisja Trójstronna, to widać, że to była taka zasłona dymna, bo ja trochę o tym opowiadałem, że bestia przedstawia pewną narrację, pokazuje pewną twarz, która nie jest twarzą prawdziwą, dopiero trzeba się dokopać do tego i właśnie wtedy wiadomo, po co dany twór powstaje, więc warto, żeby o tym w tym kontekście powiedzieć. I druga kwestia, ponieważ powiedziałeś o pewnych narzędziach, bardzo skupiłeś się na kwestii pandemii jako narzędzia bestii, ale ona również używa innych narzędzi, zresztą prowadzimy na ten temat ożywioną dyskusję między nami dotyczącą między innymi architektury finansowej, teraz co się dzieje z pieniądzem, tej nadpłynności. Gdybyś nad tym chwilę się mógł pochylić, dobrze? Pierwsze, czyli komisja trójstronna i to redefiniowanie polityki. Brzeziński od początku, czyli od 73 roku, głosił tą swoją teorię konwergencji, czyli teorię zbliżania się do siebie ustrojów, i oni tak naprawdę nie widzieli najmniejszych przeszkód w porozumiewaniu się, zwłaszcza z deep state sowieckim. Na przykład kryzys kubański, no bo tak naprawdę jak przyglądam się tym poszczególnym prezydenturom, to można się zastanawiać, w którym momencie to się najbardziej gwałtownie sypało, w którym momencie to państwo jeszcze próbowało się ratować. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone próbowały się ratować, mam wrażenie, za prezydentury Kennedy'ego. I być może ten kryzys kubański był uzgodniony z amerykańskim deep state i była to pewna ustawka, która być może miała skompromitować Kennedy'ego. Tu już potrzebne by były badania, ale będę jak gdyby powtarzał pojęcie i wprowadzał do historii pojęcie bestii, bo bez tego solidne badania pod tytułem czym był kryzys kubański, mówię o tym z 62 roku, no po prostu nie, bo wtedy jak gdyby medialnie to sprzedano jako świat na krawędzi wojny jądrowej, a ja
Przyznam się, wątpię. Oni o sobie wiedzieli nawzajem ogromnie dużo. Czołówka Deep State sowieckiego miała domy w Houston, w tym nie tylko w Houston, w Teksasie z reguły. Nie wiem dlaczego czołówka Deep State, o czym myśmy nie wiedzieli, ale dowiedziałem się tego przy pęknięciu Związku Sowieckiego, bo tam byłem, konkretnie w Petersburgu, no i widziałem, jak oni się tak ładują do samolotów, bo na weekend lecieli do swoich domów w Teksasie. No teraz skąd w 91 roku? I kto tam leciał? Leciała zbrojeniówka konkretnie sowiecka, czyli te zakłady optoelektroniczne i tak dalej. Czołówka managementu, to byli ludzie mówiący po angielsku i sowietyzm w niczym nie przeszkadzał. Weekend spędzali w każdym razie na polach golfowych być może młodego Donalda Trumpa i teraz, albo młodszego niż teraz, przywódcy w tej chwili opozycji do walki z bestią. Więc ta teoria konwergencji raczej ilustruje to, że oni chcieli demontować Związek Sowiecki, ale tu było bardzo dużo teatru i być może prób wywołania konfliktu, który posłużyłby im tylko do ogolenia społeczeństw. No, podobnie jak rewolucja październikowa, czy pierwsza, czy druga wojna światowa, czyli pozbawienia ludzi majątku, doprowadzenia do ogromnej ilości mordów i tak dalej, no bo bestia lubi tego typu historie. Ale odbyło się to na szczęście łagodniej, no, ale zamieniło się to w zwiększenie, zmultiplikowanie patologii. Dlatego, że jeszcze dopóki istniał Związek Sowiecki, istniały przynajmniej w polskich głowach, a w mojej i moich kolegów na pewno, kategorie dobra i zła. Czyli myśmy uważali, że jesteśmy po stronie dobra, natomiast naszymi przeciwnikami ludzie są ludzie, którzy są po stronie zła. A w tej chwili te kategorie w jakimś sensie zaczynają się całkowicie rozmywać. I stąd zwłaszcza młodsze pokolenia jest wystawione na bardzo łatwy łup. Wystawione jest również przez technologię, która wydaje im się marszem w stronę czegoś bardzo nowoczesnego, a jest to marsz w stronę totalnego zniewolenia tych ludzi i będą zniewoleni łącząc braki edukacyjne, bardzo poważne, bo między innymi nie będą w pewnym momencie uczeni historii albo będą uczeni tylko tej historii spreparowanej. Natomiast będą uczeli sprawności w naciskaniu guzików, przy czym nie będą wiedzieć, co konkretnie ta maszyna robi. Czyli wiadomo, który guzik nacisnąć, ale to niczym się to nie różni od guziczków, które się wkleja w oborach, gdzie krowa też naciśnie na właściwy przycisk, żeby się napić, czy żeby tam się żłób samooczyścił. I oni rozumieją to w dokładnie ten sam sposób. To znaczy, że technologią doprowadzą do ogłupienia ludzi. Stąd lubię opowiadać o wieku XIX, bo i te odkrycia, zwłaszcza o początku XX. Bardzo lubię opowiadać o okresie międzywojennym, kiedy wypadkiem przy pracy bestii było powstanie II Rzeczpospolitej. Natomiast sposób, w jaki bestia postanowiła tej II Rzeczpospolitej dokopać, był niesamowity, bo po pierwsze, po roku 1933, tak jak dzisiaj z Leszkiem ustaliliśmy w samochodzie, bestia gwałtownie promowała ludzi z idiociałych do stanowisk w II Rzeczpospolitej. Słucham? No tak, ale było promowanie ludzi głupich, a odsuwanie ludzi inteligentnych, no bo wtedy jak gdyby skończyła się kariera pułkownika Matuszewskiego. Gdzieś odsuwano na bok ludzi, czy Rozwadowskiego, tak, ale odsuwano na bok ludzi inteligentnych, natomiast promowano głupoli, najlepiej jeszcze chciwych głupoli. Więc absolutnie zgadzam się z moim przedmówcą, że należy walczyć z taką cechą jak chciwość, bo tą cechę bestia bardzo lubi. Człowiek, który wykazuje chciwość, jest człowiekiem łatwym do sterowania, tak, i łatwym, którego bardzo łatwo jest wpuścić we wszystkie te etapy, przez które przejdzie i zamieni się w patologicznego zwyrodnialca, bo po prostu jest chciwy. No a ponieważ widzi, że patologiczne zwyrodnienie da mu szansę dalszego awansu, będzie tym kapo wyższego rzędu. Robi dla siebie, uważa, że dobrze, ale tak. Natomiast drugie pytanie, czy odpowiedziałem na to pytanie związane z Komisją Trójstronną, tak?
kolejne narzędzia. Tak, natomiast, natomiast to, że oni wtedy wymyślili Japonia, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, no to, to było oczywiste, bo taki był zakres panowania bestii. Natomiast w tej chwili, no to właśnie jesteśmy od co najmniej 20 lat. Ten etap się zaczął wraz ze zburzeniem, wiesz, World Trade Center. Jesteśmy w trakcie opanowywania przez bestię już całego świata, czyli tych wszystkich obszarów, poza, które wcześniej gdyby Komisja Trójstronna niby nie obejmowała, tak naprawdę obejmowała, ale w tej chwili jest to obejmowane systematycznie z udziałem również funkcjonariuszy i tak zwanego biznesu jakiegoś tam chińskiego. A wracając do nadpłynności i tego typu zagadnień, bestia w tej chwili demoluje świat, ponieważ bestia, czyli również demoluje finanse, nawet gdyby miała na tym stracić, dlatego że bestia na tym na pewno nie straci, bo podobnie jak na rewolucji październikowej nie straciła, po prostu zagarnie wszystko, co każdy z nas posiada. A nadpłynność to jest początek demolowania świata finansów. Te ujemne stopy procentowe to jest tak samo, a to nie prowadzi do niczego innego, poza tym, że w pewnym momencie nastąpi załamanie. I załamanie jest częścią tego scenariusza, dlatego że w momencie załamania jedynym ciałem, który nagle się okaże sprawne, wystarczająco inteligentne i mające szczepionkę na załamanie finansowe, przygotowaną przez finansowego kolejnego Pfizera i ich koncerny, ich fachowców, to jedynym takim będzie Komisja Trójstronna, która być może już się jakoś inaczej będzie nazywała, albo nie. W każdym razie Komisja Trójstronna była dokładnie do tego przygotowana i ta nadpłynność jest sygnałem, że jesteśmy na ostatnim etapie. Na pewno przygotowali demolkę i w tym sensie stąd ten tytuł Cywilizacja nad przepaścią, bo myślę, że ludzie w większości no, nie zdają sobie sprawy z tego, że przygotowana jest kompletna demolka, kompletna katastrofa. Ale ona ma być jeszcze zrobiona w taki sposób, żeby wykonywały to rządy narodowe, żeby media otaczały to jeszcze takim nimbem pod tytułem celebryci, coś tam, ta kupiła buciki, ten kupił samochód, ten sprzedał samochód, że toniemy w tego typu śmieciach, które kompletnie nic nie oznaczają z żadnego punktu widzenia i w jakimś sensie bestia chce to jeszcze tak zrobić, że po pierwsze nam to wszystko będzie wcześniej oznajmiać, później nam powie, bo już parę razy to mówiła, no przecież o tym mówiliśmy. Później nam pokaże wszystkie swoje przemówienia, wystąpienia, w których wyraźnie to zapowiada. Wszystkie publikacje, wszystkie filmy, włącznie z filmem Patryka Wegi, no przecież pokazywaliśmy, no przecież mówiliśmy, no ileż można. To wszystko było mówione. Więc na pytanie, że oni się utajnili, no nie, się nie utajnili. Oni już w tej chwili działają jawnie. Natomiast chcą, żebyśmy my sami sobie założyli pęta na nogi, na ręce. Tam w tym opowiadaniu, w tym filmie Wegi jest taki fragment, kiedy te dzieci próbują się same udusić. Znaczy popełnić samobójstwo. No mówię o tych dzieciach najmniejszych. I to dziecko sobie zaciska rączki na szyi, bo już nie chce żyć. Więc myślę, że no i oczywiście ten typ patologiczny karmi się tym i lubi ten widok. I jak gdyby pastwi się pod tytułem, czy to dziecko będzie w stanie to zrobić. No i te dzieci to robią. I myślę, że my jesteśmy w sytuacji takich dzieci, to znaczy oni doprowadzą nas do sytuacji, w której my będziemy przeżywali dokładnie to samo, ale później jeszcze się dowiemy, o tym wszystkim wam mówiliśmy. Kim jest lub czym, jakim tworem w ogóle jest bestia, że potrafi sobie zaplanować coś na pokolenia, na tysiąclecie do przodu? Bestia to jest taki twór, który się nieustannie rozwija. Oni rozpoczęli, na co Wojtek słusznie zwraca uwagę, tylko jak gdyby w tej chwili poprzesuwały się akcenty. Oni rozpoczęli od bogacenia się i bardzo szybko przechwycili politykę monetarną. Ja proponuję zwrócić na to uwagę, bo to jest kilka prostych takich akcentów, a one systematyzują myślenie o tym. Więc zaczęli od polityki monetarnej i stąd pierwszy deep state był ten pierwszy prywatny bank Anglii, ale wcześniej były inne banki, które bestia opanowywała. Natomiast w tej chwili oni chcą przechwycić władzę intelektualną,
religijną i w zakresie dostępu do wiedzy. W związku z tym, ale też religijną. I stąd wynika ewolucja Kościoła. Sytuacja w Kościele bardzo szybko po roku 2005 się zmieniała, ale do roku 2005 nie byliśmy ostrzegani i te reakcje Watykanu nie były wystarczająco stanowcze. To jeszcze jedno krótkie pytanie. Prośba do Marka w kontekście książki. Narodowy Instytut Studiów Strategicznych jest wydawcą tej książki, ale przy okazji książki powstała niesłychanie ważna strona, która się nazywa New Civilization Space. Sama nazwa już wskazuje, że jest to strona przeznaczona do pewnej nowej jakości. Gdybyś jeszcze chociaż krótko o tym opowiedział. Jestem gorącym zwolennikiem działań rozproszonych, czyli działać należy w gronie, w którym się dobrze czujemy i któremu ufamy. Działania integrujące powinny być robione przez nasze media, bo takie będą stale powstawały i w pewnym momencie będzie wiadomo, którym można zaufać, a które potraktujemy ostrożnie i każdy tu użyje własnej jak gdyby własnej oceny i własnego wyczucia sytuacji. To powoli wytworzy społeczność, a która jest niesterowna i która przestaje wykonywać te ruchy narzucone. Czyli jak oni mówią, zmniejszać dystans społeczny, no właśnie nie. Robić takie zebrania jak teraz to, mnożyć te zebrania, dlatego że to stopniowo przeniknie ich aparat. Aparat jest zdegenerowany na tych poziomach wyższych, no bo oni musieli przechodzić już pewne progi, pewne filtry. Natomiast na tych szczeblach niższych ten aparat w ogóle nie jest zdegenerowany, jest po prostu zagubiony. I taki normalny funkcjonariusz z jednej strony nie ma wyjścia, bo kończył szkołę policyjną czy jakąś tam wojskową i musi w tym tkwić, bo rodzina musi żyć. Z drugiej strony nie bardzo rozumie, co się dzieje. Z trzeciej woli zakładać, że nie jest tak źle. Z czwartej widzi, że ten jego dowódca, podobnie jak w armii sowieckiej, to jest jakiś debil. Ale na pewno nie jakiś sprawny, inteligentny, którego on mógłby podziwiać. Widzi, no kompletny idiota w armii NATO, który kompletnie nic nie potrafi, no ale został dowódcą, widocznie tak ma być. Tylko że później włączy telewizor i następnego idiotę zobaczy w roli premiera czy jakiegoś eksperta, jeszcze z tytułem profesora i też widzi, że to jest idiota, więc jak gdyby oswaja się z tym światem zarządzanym przez idiotów. No ale tak to zostało zorganizowane. A ostatni punkt to jest uświadamianie. I teraz na początku to jest takie uświadamianie pod tytułem czy wiesz, jak ci maseczka szkodzi, na przykład. Jakieś takie delikatne. Albo czy wiesz, że brak kontaktu z ludźmi szkodzi tak naprawdę zdrowiu i to bardzo mocno szkodzi. No i tak stopniowo. Czy da się do tych ludzi dotrzeć, którzy wierzą w te media? Nie wiem, ale w moim otoczeniu jest to skuteczne. Czyli w moim otoczeniu nie znajduję w tej chwili osoby, która chciałaby odebrać szczepionkę, znaczy dać się zaszczepić. I nie na tej zasadzie, że coś wiemy o tej szczepionce, tylko na tej zasadzie, że proponują nam to idioci, którzy nie potrafią tego uzasadnić, a nie ma wyczerpujących prac naukowych, żeby cokolwiek sobie sprawdzić. Natomiast ci profesorowie, z którymi ja rozmawiam i którzy próbowali to sprawdzić, no jeżą im się włosy na głowie, bo to jest jakaś enigma, czyli wiadomo, że to jest ingerencja w kod RNA, ale w jaki sposób to będzie długofalowo oddziaływało na system immunologiczny. Wiadomo, że to jest pobudzenie czegoś do czegoś, ale to może równie dobrze wywoływać reakcję zwiększonej nieodporności na wirusa, no bo człowiek ma naturalną odporność, więc jeżeli się okaże, że tu jacyś domorośli Mengele wymyślili sobie sposób na zaszczepienie 8 miliardów ludzi, którzy później będą wymierać jak muchy, no to wolałbym nie być w tej pierwszej turze, no bo wtedy nie tylko, że załapuje się na pierwszą turę, ale jeszcze strzela sobie w łeb ze względu na własną głupotę. No i teraz kompletnie nie rozumiem ludzi, znaczy w jakimś sensie ich rozumiem, no bo oni próbują komuś zaufać, no ale zaufali najgorzej
bo zaufali tym strumieniom informacji, którym w ogóle nie można zaufać. No to więc tym ostatnim szczeblem jest uświadamianie, a później są kolejne szczeble, o których tutaj chciałem opowiedzieć. To jest z bardzo dobrych przykładów XIX wieku, kiedy oni wszyscy byli zwolennikami bardzo silnej akcji samokształceniowej. Oni przez całe życie się uczyli. I to uczyli się wszystkiego, a w wielu językach. I zmieniali kraje i tak dalej. To doprowadziło do wytwarzania świetnych polskich elit. I z tego, mimo że tak powiem, czarnym snem bestii było odtworzenie II Rzeczpospolitej, to polskie elity były na tyle silne w roku 18, że były w stanie jak gdyby wycisnąć to na prezydencie USA. No to był już absolutny majstersztyk. Przy tej sile bestii, jaką wtedy bestia miała.